Już po raz kolejny płoccy uczniowie zmieniają ciężkie plecaki na tablety. Prawie setka uczniów klas 4 i 5 Szkoły Podstawowej nr 17 w Płocku otrzymała tablety w ramach akcji Lekki Plecak, realizowaną wspólnie przez PKN Orlen oraz Gminę Miasto Płock. W tym projekcie najważniejsze jest zdrowie najmłodszych mieszkańców. Wszystkie badania wskazują, że ciężar, który dziecko może dźwigać, nie powinien przekraczać 10% jego masy ciała. Ale wszyscy doskonale wiemy, że tornistry dzieci w płockich podstawówkach również przekraczają nawet 7 kg wagi. W związku z tym wpływa to bardzo negatywnie na ich kręgosłup i tym samym wady postawy. I zależy nam na tym, żeby te plecaki były coraz lżejsze, bo kręgosłupy naszych uczniów są bardzo jeszcze słabe i łatwo można je zniekształcić. W praktyce szkolne plecaki ważą nawet między 7 a 9 kg. Dzięki akcji Lekki Plecak tradycyjne podręczniki wymienione zostały w Szkole Podstawowej nr 23 czy Szkole Podstawowej nr 15 na tablety. Teraz przyszedł czas na uczniów Szkoły Podstawowej nr 17. Zostanie przekazanych 94 tabletów dla uczniów klas 4 i 5 oraz 5 mobilnych wózków, gdzie tablety będą się znajdowały po lekcjach. Uczniowie od tego momentu nie będą musieli przynosić podręczników do szkoły, będą z nich korzystali w domu. A na tablecie, dzięki e-bookom, będą mogli korzystać i pracować na takich przedmiotach jak język polski, matematyka, przedmioty przyrodnicze i historia. Także myślę, że są bardzo zadowoleni i są szczęśliwi. Dzisiaj spełniamy marzenia uczniów. Blisko 700 uczniów w szkołach podstawowych w Płocku korzysta podczas zajęć z tabletów. PKN Orlen dofinansowuje projekt Lekki Plecak, ale także tworzy własne akcje, z których korzystają najmłodsi. Realizujemy szereg projektów ukierunkowanych na dzieci, szczególnie jeśli chodzi o sport, bo aktywność sportowa, ruch jest bardzo istotny, co również wpływa pozytywnie na ich później kondycję fizyczną i zdrowie. I oczywiście mamy szereg projektów, które realizujemy i poprzez stowarzyszenia, i poprzez placówki oświatowe. Całą uroczystość przekazania tabletów dla uczniów klas 4 i 5 Szkoły Podstawowej nr 17 uświetnili swoimi występami szkolni artyści z zespołu tanecznego Pląs, chórzyści z muzycznych Iskierek oraz aktorzy z grupy teatralnej z Grywusy.